36-letni mężczyzna z dwiema ranami postrzałowymi trafił wczoraj do subalskiego szpitala. Do strzelaniny doszło w czwartkowy wieczór między godziną 18 a 18.50 przy ulicy Witosa w Suwałkach na przykościelnym parkingu. Postrzelony mężczyzna znajduje się w szpitalu. Sprawca strzelał w plecy siedzącego w samochodzie subalczanina. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że życiu rannego nie zagraża niebezpieczeństwo, choć nie jest wykluczone, że będzie musiał przejść zabieg chirurgiczny. Jego stan jednak jest taki, że możliwe było przesłuchanie mężczyzny. Co z zeznania wynika, śledczy nie chcą ujawnić. Odmawiają także informacji o tym, czy strzały oddane zostały w samochodzie, czy też z zewnątrz, na co mogłaby wskazywać rozbita tylna szyba w samochodzie ofiary. Nieoficjalnie reporterom telewizji Suwałki udało się ustalić, że ranny mężczyzna jest dość dobrze znany w suwalskim półświatku. Nie jest zatem wykluczone, że czwartkowa strzelanina to porachunki lokalnej gangsterki. Ustaliliśmy także, że policja o zdarzeniu zawiadomił suwalski szpital, do którego dotarł poszkodowany w poszukiwaniu pomocy medycznej. Jako że rany postrzałowe są niezwykle charakterystyczne, zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszenie trafiło do dyżurnego policji. Być może zabezpieczony monitoring pomoże rozwikłać sprawę strzelaniny. Wciąż trwają intensywne czynności mające ustalić faktyczne okoliczności zdarzenia i w dalszej kolejności umożliwić rozwikłanie sprawy.